Dzień dobry, Ania Lechowska, Fundacja Przemocni. W roku 2020 z powodu tzw. pandemii były odwołane konferencje związane ze Światowym Dniem Autyzmu. Dlatego postanowiliśmy w niewielkim gronie zrobić tego dnia swój Hyde Park, w którym wypowiadaliśmy się na temat znaczenia internetu w życiu autystów. Zapraszam na serię filmów z tego Hyde Parku. Rola internetu w moim życiu to jest w ogóle rola główna. Dlatego, że cała fundacja, którą tworzę, działa de facto przez internet. Dopóki próbowałam organizować fundację, po pierwsze działając jakkolwiek w społeczności lokalnej, a nie przez internet, to było to po prostu pasmo porażek. Współpracowałam wówczas z POIK-iem, czyli z Powiatowym Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej, gdzie przysyłano mi ludzi do pierwszego mojego ośrodka i przysyłano mi notorycznie patologię. Ja w którymś momencie zwątpiłam w ogóle, że to, co robię, ma sens, że to jest komuś potrzebne. Też nie wiedziałam wówczas jeszcze, że jestem autystyczna i tak naprawdę to myślałam, że potrzeby, które ja rozumiem jako potrzeby DDA do wyjścia z przemocy, do wyjścia z jakichś kłopotów życiowych, to są potrzeby DDA, a były to potrzeby autystów. Miałam to szczęście, że dość szybko się uświadomiłam w temacie, że jestem autystyczna i zaczęłam się zwracać do autystycznych ludzi. Kiedy powstał kanał, fundacja istniała wówczas chyba półtora roku czy dwa. Kiedy powstał kanał, to były to już filmy o autyzmie i zaczęło się okazywać, że moja praca jest potrzebna, że mój sposób tłumaczenia problemów DDA, problemów przemocy jest w ogóle autystycznym sposobem tłumaczenia rzeczywistości, więc większość ludzi, do których mój przekaz dociera, to są autyści, po prostu. Więc tylko dzięki internetowi ja w ogóle znalazłam swoją niszę i znalazłam swoje plemię ludzi podobnych do mnie, ludzi, którzy rozumieją mój wywód, którym on coś daje, ludzi, dla których moje filmy nie są za długie, a ich zaletą jest to, że są wyczerpujące właśnie, a nie bardzo proste. W ostatnim czasie, kiedy miałam przyjemność z nową osobą w kręgu fundacji odbywać całkiem długą podróż, doszliśmy do wniosku, że większość społeczności tego typu, które ja tworzę w siedzibie fundacji, a więc miejsc, gdzie ludzie mogą zamieszkać, gdzie mogą wspólnie żyć lub wspólnie przebywać długi czas, rozwala się dlatego właśnie, że społeczność jest sztucznie utworzona na rzecz pomysłu. To znaczy, stworzymy wioskę ekologiczną, stworzymy wioskę alternatywną, będzie super, będziemy się kochać, będzie cudownie. I rozwijają się o podstawowe problemy psychologiczne. Nie powiem, że ja się nie rozbijam, bo wiele osób odchodzi z fundacji i dzisiaj też jedna wyszła. Mieliśmy bardzo niefajną wyprowadzkę w bardzo obrzydliwej atmosferze, takiej jaką zazwyczaj tworzy DDA, który się wyłożył gdzieś na którymś swoim skrypcie w trakcie swojej terapii. Natomiast moja społeczność, tych najbliższych moich współpracowników, 20-30 osób, to są ludzie, którzy stworzyli bardzo głębokie relacje właśnie przez internet. I dopiero gdy już są sobie w jakiś sposób bliscy, spotykają się w realu. Helena, której film mogliście obejrzeć, jest osobą, której nigdy w życiu na oczy nie widziałam, a mimo wszystko jest jedną z najbliższych mi osób. Pomogła mi rozwiązać bardzo wiele problemów. Helena jest wolontariuszką w fundacji, udziela konsultacji. Od czasu do czasu na kanale fundacji można obejrzeć jej filmy. Mam poczucie, że Helena pchnęła mnie do przodu równie mocno co moja terapeutka, z którą miałam terapię przez 3,5 roku. Z Heleną mam rok konsultacji. Wygrzebałam mnóstwo demonów, z którymi pomogła mi się rozprawić. I umożliwiła mi nie dość, że pracę z innymi ludźmi, bo jest moim superwajzorem. Pracujemy z ludźmi razem, rozmawiając z nimi przez godziny pisania. Zaraz powiem o tym, dlaczego to pisanie ma dla nas takie zalety, choć Helena już też o tym powiedziała. I też Helena pozwoliła mi wygrzebać z głowy rzeczy, które w relacjach damsko-męskich utrudniały mi funkcjonowanie. Mojego obecnego partnera też poznałam przez grupę, po prostu pracowałam z nim, jest tłumaczem w fundacji, tak? I odbyliśmy 4-miesięczną rozmowę niemalże od rana do nocy na tematy, o których ciężko jest powiedzieć, gdy spotkasz się z kimś na randkę. Najpierw odwaliliśmy po prostu sprzątanie naszych stajni augiasza, a potem dopiero mogliśmy wejść w relacje. To nie jest za bardzo możliwe w kontaktach takich na żywo. One mają zupełnie inną dynamikę. Autyści mają potrzebę budowania głębokich, bardzo znaczących relacji. I właśnie to pisanie przez internet bardzo to umożliwia, dlatego że możemy podzielić każdy aspekt kontaktu na części i je zgłębić. Rozmowy toczą się generalnie w moim kręgu autystów, których znam. Rozmowy toczą się w ten sposób, że wątek nigdy się nie kończy, nie jest omówiony, tylko się do niego wraca po ileś tam razy. Pisanie to jeszcze bardziej umożliwia. Czasami przerwy w rozmowie są godzinne na zastanowienie się nad odpowiedzią. W takim naturalnym kontakcie, znaczy takim na żywo, gdy kogoś mało znasz, nie będziesz milczał godzinę, żeby się zastanowić nad znaczeniem pytania, nad tym, co ja o tym myślę, co ja myślę o tym, że on myśli, co on myśli o tym, że ja myślę, że ja wiem i tak dalej, tak? A to jest naturalny sposób myślenia autystyka. Czy on wie, że ja wiem, że on wie, że ja wiem, że coś tam. Ten kontakt pisany to umożliwia. Nie wszystkie rozmowy się odbywają przez Messenger. Czasem to są całe grafy, długie listy w Google Docsie, gdzie możemy się odnieść do akapitów, wrócić do tego po jakimś czasie, napisać odpowiedź na odpowiedź, bo Messenger tego raczej nie umożliwia. W grupach na Facebooku też to wszystko znika, ale korzystając z różnych narzędzi internetowych możemy prowadzić rozmowy bardzo głębokie, niekończące się. Jest jakby łatwiej wrócić do czegoś, co było wcześniej, co dojrzało jakoś znowu. Jest też bardzo ważnym to, co powiedziała Helena, o to nadmierne skupienie na człowieku. My się kochamy spotykać w siedzibie fundacji, natomiast jest tu mała przestrzeń i zazwyczaj wszyscy mamy później szata. I musimy się rozjechać czasem wcześniej niż chcieliśmy. Natomiast ten kontakt przez internet to jest od rana do nocy. I faktycznie ja mieszkam w lesie, w chatce w lesie, siedziba fundacji, to jest mój dom. Mieszkam w chatce w lesie, wychodzę do miasta raz w tygodniu, raz na dwa. I ja nie mam poczucia, że ja jestem sama. Nie, koło mnie jest non-stop. Jest Helena, jest Remigiusz, jest Benka, Dagmara Kłab. Ci ludzie są cały czas. Ja cały czas z nimi rozmawiam. Czasem dzwonię, czasem nagrywam film w prywatnej sprawie, czasem piszemy i nie ma poczucia wyobcowania i nie ma poczucia, że to jest nieprawdziwe, niezależnie od tego, czy ja tę osobę widziałam, czy nie. Natomiast faktycznie, kiedy się tutaj zjeżdżamy, to zjeżdżają ludzie do mnie, to w którymś momencie my już nie jesteśmy w stanie rozmawiać, bo po prostu wszyscy mamy oczy jak lemury i nie wiemy, co się dzieje. Nie wiem, czy ludzie neurotypowi by to tak dobrze wytrzymywali. My na pewno nie. I faktycznie ten kontakt zapośredniczony pozwala nam się bardziej skupić. Też w otoczeniu DDA, a moim osobistym zdaniem to każdy jest DDA, DDD i po prostu każdy człowiek w naszym społeczeństwie, albo przynajmniej 98% kwalifikuje się do terapii koty, przepraszam. Ten kontakt zapośredniczony pozwala się bardziej skupić na meritum. Wśród ludzi z syndromem DDD, czyli dorosłych dzieci rodzin dysfunkcyjnych, a ze względu na moment w historii większość rodzin jest dysfunkcyjnych. Chodzi i o politykę, i o to, jak nową nauką jest psychologia, jak bardzo jest niewdrażana w szkołach, jak bardzo mało jest psychoedukacji. To jest psychoedukacja, wolna psychoedukacja, to jest YouTube i Facebook, czyli ona istnieje, nie wiem, 10 lat? Przy czym ja widzę realny rozwój psychoedukacji, takiej oddolnej, a nie systemowej, bo systemowa nie istnieje, od około 5 lat, więc nie bardzo jest możliwość, żebyśmy faktycznie nie byli wszyscy dorosłymi dziećmi rodzin dysfunkcyjnych. I dorosłe dzieci rodzin dysfunkcyjnych mają bardzo dziwne tak zwane skrypty, swoje reakcje, swoje uczulenia na różne rzeczy. A ty nie krzycz, a ty tego, a ty tamtego, a ty siamtego, a jak ty się patrzysz jak mój ojciec. Rozwijają się z tego histerie, które tutaj czasami w siedzibie z przykrością musimy przeżywać. Dużo rzadziej one się rozwijają przez internet. Dlaczego? Właśnie dlatego, że nie ma tego rozproszenia formą, nie ma tych histerycznych reakcji na ton, na minę. Jasne, że gówno burza w internecie to jest coś, co jest po prostu klasyką i jak chcesz, to zrobisz problem ze wszystkiego. To wiadomo, jak się chcesz pokłócić, to przez internet też się pokłócisz. Natomiast on jednak mimo wszystko umożliwia powolniejsze płynięcie dialogu. Bardziej skupienie na treści. I to jest dla nas bardzo ważne. Ponieważ autyzm to z jednej strony poważne traktowanie treści, a z drugiej emocjonalna niestabilność z powodu nierozumienia własnych emocji zazwyczaj. Z powodu też braku teorii umysłu, a więc nierozumienia drugiego człowieka. Ten kontakt zapośredniczony trochę pozwala bardziej przedstawić teorię mojego umysłu, zanim ktoś zareaguje wybuchem. Teraz przeczytam komentarze. Kucarka, tak, swoje plemię. Też mam takie odczucie wśród aspik. Dziękuję, że wykonujesz dalej swoją pracę. Dobra, same miłe rzeczy, okej, dziękuję. Faktycznie jest Znaczy ja na przykład rozpoznaję bardzo często twarz, po samej twarzy nie wszyscy to mogą zrobić. Ale tak jak byliśmy wyzywani w podstawówce z powodu tego, że jesteśmy inni, tak faktycznie jak wchodzimy wśród swoich, zazwyczaj się wyłapujemy. To nie znaczy, że my się wszyscy kochamy i że wszyscy się dogadujemy, bo nie. Ale coś, co jest naprawdę sukcesem w mojej pracy, a mam w niej wiele porażek, bo pracuję po prostu na ugorze. No. Na ugorze DDD, DDA, to jest pokazanie ludziom, z którymi pracuję, że oni nie są nienormalni, że oni nie są jacyś inni. I dalej może mi się już nie udać, ale to jedno ziarno udało mi się zasiać w każdym, z kim pracowałam. I jest to dla mnie przy dzisiejszej porażce wyprowadzki w atmosferze po prostu przedszkola bardzo istotne odkrycie, którego dokonałam właśnie teraz. I jak inaczej pokazać pochowanym po strychach, ja sama przesiedziałam na strychu 2 lata, pochowanym po strychach nerdom, którzy zazwyczaj jarają się komputerem, którzy używają internetu do poznawania świata. Jak inaczej niż przez internet pokazać im, że nie jesteś jakimś freakiem, że nie jesteś inny od wszystkich, jesteś tylko inny od ludzi neurotypowych. To jest jedyny sposób w ogóle, żebyśmy my nawiązali ze sobą kontakt. Antkowska ma partnera z internetu. Margaret, z mojego doświadczenia kontakty fizyczne są jakieś płytkie, nie z założenia, ale tak się kończy. Tak, właśnie one są takie pozorne, natomiast ta intymność pisania, kiedy nie patrzysz w oczy, kiedy możesz się zawstydzić, kiedy ktoś nie patrzy na ciebie, gdy masz powiedzieć coś intymnego i trudnego, ułatwia prawdziwy kontakt. Nie wyobrażam sobie moich ostatnich 3-4 miesięcy na jakichś kurwa głupich randkach, no. Stary, no ja mam taki problem z takim archetypem, wiesz, robię takie i takie rzeczy, no nie, w ogóle jestem skłonna do takich i takich świństw. Czy zechciałbyś się odnieść symbolicznie do moich symbolicznych skojarzeń? A koleś, aj lala, jesteś pierdolnięta, nie? Kończymy już tą wizytę w tym pubie. Myślałam, że potańczymy, a ty mi tu... Natomiast jeśli masz okazję porozmawiać z drugim nerdem, który chce grzebać tak głęboko, to tylko brak kontaktu fizycznego da ci tą intymność, która pozwoli ci to napisać. Napiszesz, 10 razy przeczytasz, zastanowisz się, czy ty na pewno chcesz temu człowiekowi to powiedzieć. Potem on to przeczyta i się poważnie zastanowi, czy on chciał to wiedzieć i czy chce ci na to odpowiedzieć. I co? Jednak w kontakcie fizycznym, takim bezpośrednim, gdy ludzie się słabo znają, to są rozmowy o pierdołach i hihihihi i coś, czego nie ma w internecie, a więc krępująca cisza. Trzeba kogoś znać. Ktoś musi być ci bliską osobą, żeby krępująca cisza nie była krępująca, tylko komfortowa. A nie wiem jak neurotypowi, ale autyści mają bardzo poważne zwiechy, w których nie mają nic do powiedzenia i nic w głowie i to przychodzi nagle, gdy mózg potrzebuje odpocząć. I często na żywo się mnie ludzie pytają, ale co ty jesteś taka nagle milcząca? Ale co ty jesteś taka niewygadana? Ja myślałam, że ty jesteś taka wygadana, taka coś tam. Teraz nic nie mówisz, ale z tobą to nudno. No sorry, no ja się nie nudzę w swojej głowie. Ale aktualnie faktycznie nie myślę o niczym, tak? Myśli mi przepływają, mój mózg łączy, robi syntezę. I jeśli się spotka nawet 2 autystów, którzy się nie znają, to krępująca cisza będzie krępującą ciszą. Będzie niezręcznością, kurczę, powinienem coś mówić, żeby coś się działo, prawda? Natomiast jeśli poznasz kogoś przez internet na tyle, że nazwiesz go swoim przyjacielem, bardzo kontrowersyjne, wiem, ale przez internet można powiedzieć: kocham cię. I może to być poważne. To ta krępująca cisza nie nastanie, kiedy się spotkacie, bo ona po prostu już nie będzie właśnie krępująca. Będzie już można sobie razem pomilczeć. Skiba, ile megabajtów się znacie? Jezus Maria, miliardy gigabajtów się znamy. Mega giga. Piątkosia mówi, że neurotypowa jej siostra też sobie ściągnęła męża z internetu, więc endeki też umieją w relacje przez internet. Cieszę się. Margaret, też mam wrażenie nieraz, że wręcz wokół mnie jest tłum, a to jest kontakt w necie. Tak, ja też mam poczucie, że my siedzimy w jakiejś, na tej naszej grupie, w której pracujemy, fundacyjnej, jesteśmy po prostu. Ja mam poczucie, że wy jesteście za ścianą. W każdej chwili mogę do was podejść, po prostu podchodzę. Podchodzę, zagadam, powiem, idę coś tam zrobić w kuchni, wracam dalej, tak? Wiele ważnych, w ogóle bardzo ważnych moich rozmów, bardzo wielkich, popychających coś bardzo do przodu, odbywało się pomiędzy zmywaniem a gotowaniem, no zupełnie naturalnie, tak? Wsadzam parę rzeczy do zmywarki, idę Helence coś tam odpisać, wsadzam kolejne parę do zmywarki, gadam z Remigiuszem, idę z powrotem do zmywarki i ogarniam sprawy z Dagmarą, potem znowu Helena, potem znowu Dagmara i tak dalej. Ta osoba cały czas jest, tak? I ona w tym czasie, gdy ja wsadzałam coś do zmywarki, coś mi odpowiedziała. Ona nie jest botem, ona nie jest sztuczna, ona nie jest zboczonym mietkiem, który poluje jako pedofil w internecie. To jest człowiek. Człowiek, który napisał do mnie setki, tysiące bardzo ważnych, bardzo intymnych rzeczy, których nie mógł zmyślić, dlatego że można zmyślić to, jak się nazywasz, ile masz lat, gdzie pracujesz, ile zarabiasz, jasne. Można zmyślać, gdzie byłeś na wakacjach, ale nie zmyślisz swojego własnego człowieczeństwa. Nie zmyślisz swoich ważnych myśli. Nie zmyślisz swoich problemów egzystencjalnych, bo możesz sobie zmyślić problemy jakieś, nie wiem, nie mam pieniędzy, jestem biedna, daj mi pieniądze, ale nie zmyślisz sobie problemu, słuchaj, borykam się z archetypem Lilith na przykład, tak? Czy Chirona, obojętne. Tego nie wymyślisz. Prawdziwej głębi nie wymyślisz, no bo jak nie masz w sobie głębi, to nie umiesz jej naśladować, tak jak się nie da naśladować inteligencji. Piątkosia, jakie kontrowersyjne, w realu nie da się zaprzyjaźnić, za mało czasu. Mi się udawało zaprzyjaźnić w realu, tylko że to trwało faktycznie. Czyli ja zawsze byłam magnesem na Aspich, bo jestem autystyczna, a równocześnie otwarta i ekstrawertyczna, więc moi zawsze do mnie ciągnęli i ja zawsze miałam znajomych. Już w podstawówce miałam na przykład kolegę bardzo dobrego, którego uwielbiałam, który miał średnią ponad 5. W 5. klasie nadal nie umiał wiązać butów. Dziś jest prezesem jakiegoś banku. I miałam tę przyjemność wyłapywać, ale o ile szkoła jeszcze to umożliwiała, bo się po prostu siedziało koło siebie i się komentowało wszystko, jak to stalkerzy autystyczni rzeczywistości, o tyle później ja jakoś poznawałam ludzi na imprezach w klubach. Ja bardzo dużo chodziłam do klubów, prawie co tydzień, po prostu wbić się w trans, zresztą na transy i ten swój mózg wychillować. I to jest taka atmosfera, że czasami ludzie do ciebie podchodzą. I jak podejdzie do ciebie autystyk, to on nie zagada do ciebie, ej, co tam, fajnie, nie? Tylko ci pierdzielnie jakimś takim w ogóle problemem filozoficznym pomiędzy jednym przejściem a drugim scratchem. Pierdzielnie ci problemem filozoficznym, który właśnie mu przyszedł do głowy na tej imprezie. Jeśli ty mu pierdzielniesz odpowiedź równie bliską bytu, to prawdopodobnie wyjdziecie z tej imprezy razem w mniejszej lub większej grupce i prawdopodobnie spotkacie się za tydzień na tej samej imprezie, a po kilku spotkaniach zaczniecie się spotykać też gdzieś tam dalej prywatnie, ale nadal w grupach i faktycznie zanim dojdzie do przyjaźni, mijają lata. A internet umożliwia to na szybko. Bo ja od razu mogę sprawdzić, czy ja mam tę nić porozumienia, o którą mi naprawdę chodzi w relacjach międzyludzkich. Bo mi nie chodzi o to, żeby mieć z kim pójść do klubu, bo ja lubię chodzić sama. Lubię chodzić sama, lubię sobie sama potańczyć, nie potrzebuję towarzystwa na imprezie. Ja i tak nie słyszę, co kto mówi, w ogóle po co i w ogóle chyba nie o to chodzi, tylko chyba chodzi o muzykę i o taniec, więc po co ci do tego ktokolwiek. Więc zanim właśnie będziesz miał możliwość w ogóle wejścia z tym człowiekiem w jakieś nocne Polaków rozmowy, to czasu kupa minie. A tutaj od razu przechodzimy na rzeczy ważne. Tym bardziej umożliwia mi to moja praca i mój kanał, tak? Dlatego, że ja nagrywam filmy o tym, co jest dla mnie ważne, co chcę przekazać światu, co wiem, na czym się znam. I w ogóle w tej sprawie ludzie do mnie piszą. I ja po samym tym, co oni do mnie napiszą w reakcji na film, już wiem mniej więcej, o czym możemy porozmawiać, o czym nie. Na jakim poziomie możemy porozmawiać. Czy w ogóle zostałam zrozumiana? Jeśli zostałam zrozumiana, to cudownie. To sprawdźmy, na ile jeszcze możesz mnie zrozumieć. I na ile jeszcze i jeszcze. Joanna Chmielowska potwierdza, że dzięki mnie zrozumiała, że nie jest psycholem. Bardzo się cieszę. Odkreślę cię na ścianie. I Piątka się mówi, że tak, do zaprzyjaźnienia się potrzeba przegadać kilkadziesiąt godzin. I w piśmie jest chyba te kilkadziesiąt godzin nawet łatwiej zrobić. Coś, co ja często robię, to w ogóle pisanie, nie rozmawianie przez Messengera, a pisanie listów. Kiedy mam coś naprawdę ważnego do powiedzenia, dużego i w jakiejś takiej większej całości, to po prostu piszę list. I zostawiam człowieka z całą tą dużą moją wypowiedzią na ten temat. I taki list powstaje godzinę, dwie. Powstawał we mnie bardzo długo. Tak, siadam go napisać. Dopiero kiedy on jest tutaj i tutaj gotowy. I też nie bardzo sobie wyobrażam posadzenie człowieka, z którym się spotkałam w knajpie, czy nawet zaprosiłam go do domu, usiąść, wygłoszyć jej tyradę na temat najważniejszych rzeczy w naszej relacji, które chciałabym ci przekazać. No i do tego posłuchaj. Jestem przekonana, że internet jest medium, które zmieni rzeczywistość nie tylko dlatego, że po prostu wiedza zaczyna być oddolna, a nie odgórna. To jest bardzo ważne. Dotąd system dystrybuował wiedzę. Wiedza była w książkach, tak, można sobie było wziąć książki, natomiast wiedzę zdobywało się z mediów publicznych, wiedzę o świecie i z edukacji. A to są rzeczy systemowe. Odkąd jest internet, każdy człowiek, który coś wie, może się swoją wiedzą podzielić. I nagle wiedza idzie od dołu. I to już jest zmiana społeczna, gigantyczna zmiana społeczna. Pierwszy raz jest wolny rynek wiedzy. Pierwszy jest w historii. Ale To, co jest ważne dla nas autystów, to jest też to, że my mamy pierwszy raz możliwość wyszukiwania swoich. Czy to przez research tej wolno dostępnej wiedzy, czyli przez oglądanie na YouTubie, kto mi odpowiada, kto mi nie odpowiada, czytanie dowolnej ilości artykułów, przeglądanie dowolnej ilości stron i ustalanie, czyja metanarracja mnie przekonuje, ale też my możemy mieć kontakt między sobą w końcu, pod jednym wszakże warunkiem, że jesteś świadomy tego, że jesteś autystą, wtedy po tym kluczu możesz znaleźć innych. Ale nigdy w życiu autyści nie wyjdą, nie wiem w ogóle, jak to miało wyglądać. Mam sobie wypisać na czole autyzm i iść po ulicy i mówić, szukam kolegi. No nie. Mogliśmy się poznawać w szkołach. W pracy jest już mniej ludzi, nie? Z mniejszą ilością ludzi masz kontakt. W szkole jeszcze, jako że dzieci autystyczne często są karane, wyrzucane za drzwi i takie różne mają przyjemności, to się mogą spotkać na tym korytarzu lub po swoim dziwactwie jakoś się na tym korytarzu wyłapać albo na papierosie za winklem. Ale tych możliwości jest bardzo mało, chociażby właśnie przez to, że niby po czym do cholery masz tego swojego znaleźć, jeśli jest nas niezbyt wielu. A druga sprawa to, jeśli jesteś człowiekiem, który potrzebuje większość czasu siedzieć w ciszy, w jednym miejscu, bez zmian i nigdzie nie łazić, to skąd ty masz znaleźć tych swoich? To tylko internet ci to umożliwia. I to, co mi się udało stworzyć, to jest społeczność, z której od czasu do czasu oczywiście ktoś odpada i będzie odpadał, bo tak po prostu jest. Ale udało mi się stworzyć grupę, w której nikt nie czuje się samotny. Mam głębsze relacje niż kiedykolwiek. Mam głębsze relacje niż przez lata przyjaźnienia się również z autystycznymi ludźmi, którzy do dzisiaj, jeśli potrzebuję, są moimi przyjaciółmi. Bo zauważyłam bardzo ważne rozróżnienie. Dla ludzi neurotypowych jesteś przyjacielem, jeśli często utrzymujesz kontakt. Dla ludzi autystycznych jesteś przyjacielem, jeśli jesteś człowiekiem, który jest moralnie bliski. Nie emocjonalnie, moralnie. I faktycznie jest tak, że możemy liczyć wzajemnie na pomoc. Jak ktoś ma problem z kasą, jak ktoś ma problem z wiedzą, są potrzebne korepetycje, jest potrzebna odpowiedź na coś, jest potrzebne załatwienie czegoś, to ci ludzie, którzy nigdy się w życiu na oczy nie widzieli, po prostu to dla siebie robią. I jasne, jest mnóstwo grup wsparcia, pomagamy innym i tak dalej. Łatwo jest na przykład dary rzeczowe zdobyć z dowolnego powodu. Ale poświęcenie sobie wzajemnie uwagi i czasu, wysiłku, to już nie jest takie proste. A jednak udało mi się między tymi moimi autystami stworzyć coś takiego, że oni dla siebie wzajemnie po prostu są. I ja zawsze mówię o wszystkich sprawach w moim życiu, że się dowiaduję ostatnia. I o tym, co się dzieje u mnie w fundacji, to znaczy kto z kim o czym gadał, kto ma jaki problem, komu coś tam nie wypaliło i tak dalej, kto przyjeżdża do Stępiny i kiedy, ja się dowiaduję ostatnia. I to jest po prostu cudowne, bo ta sieć sama działa. Faktycznie ci ludzie się pozaprzyjaźniali. Ja nie jestem już osobą, która musi pośredniczyć pomiędzy każdym. I większość z nich się nie widziała na oczy. Nie ma takiej potrzeby. Margaret, przechodzi mi zwątpienie, że potrafię kochać. Mózgiem próbowałam określać serce. Klasyfikację robiłam jak gatunków w biologii. Wiesz co? To, co ja od ciebie dostałam, to jest miłość. Zdecydowanie. Posprzątałaś mi tyle, że nawet chyba z powodu nadętego ego, gdyby to sprawiało, że chcesz komuś pomagać, no chyba by ci się nie chciało. Mało kto mnie tak zna jak ty. Mało kto wie tyle o moich jakichś intymnych, wstydliwych i trudnych rzeczach. A ja cię w życiu, Lesia, nie widziałam na oczy. Więc tak myślę, że to jest właśnie miłość. Margaret, ja mam problem z tymi akcjami i promowaniem akcji w ogóle. Gadanie z ludźmi poprzez tekst na Messengerze to jakoś jest moja prawdziwa natura. Ja w ogóle marketingu się po prostu uczyłam i on jest nadal dużo bardziej kulawy niż u ludzi neurotypowych i trudne jest to promowanie. A mówimy teraz o konkretnym promowaniu i na koniec o nim powiem. Aktualnie nasi właśnie bardzo bliscy współpracownicy, przyjaciele po prostu z fundacji mają ogromne problemy ze zdrowiem większości osób w 6-osobowej autystycznej rodzinie i robimy zbiórkę, którą podlinkuję tutaj w grupie, jak tylko będę mogła i pod tym streamem. Staram się promować na 100 milionów sposobów. I też gdyby nie internet, to byśmy nie mieli takiej w ogóle możliwości, żeby zbierać kasę na to, żeby ich postawić na nogi. Ale ja też mam problem z tym. Ja znam tylko zasady i one... Ja nie czuję tych szczegółów. Też najłatwiej jest mi po prostu rozmawiać jeden na jeden z kimś. Nie, mi to jest w ogóle najłatwiej kręcić filmy, ja nawet rozmawiać nie umiem. Dlatego w ogóle jakby ciebie nie było, to by 3/4 chyba konsultacji nie było robione w fundacji, bo ja nawet słabo rozmawiam. Ja muszę człowieka przeczytać. Potem ja potrzebuję, żeby on tu przyjechał, żebym ja go poznała. Wiecie, pierwszy dzień to jest dla mnie hardcore, że w ogóle ktoś przyjechał i próbuje się schować w szafie, a równocześnie myślę, że jestem gospodynią i chyba nie mogę. Tak 3 dni się przyzwyczajam, potem dopiero jakoś mi się udaje z człowiekiem porozmawiać i wtedy ja w ogóle rozumiem, co on do mnie pisze. Chyba że ktoś jest mi mentalnie z kolei tak bardzo bliski, że z nim złapię ten kontakt. Dobrze, ja kończę. Dziękuję bardzo za uwagę.